Tak jak Anna German wniosła do polskiej piosenki piękno słowa, kolor, lekkość, tak Agnieszka Babicz w sposób cudowny tych wartości i emocji dotrzymała. W niedzielny wieczór w Raciborskim Centrum Kultury odbył się koncert Wędrująca Eurydyka. Uwielbiam jej piosenki i dlatego ponadto miesiąc listopad to też jest takim miesiącem, który właśnie tak nastraja, żeby takich pieśni sentymentalnych Anny German wysłuchać. Postać cudowna. Uwielbiam jej piosenki. Moja mama, staruszka, uwielbiała jej piosenki. Co w jej osobowości, w jej głosie takiego wyjątkowego? Wszystko, cała osobowość jej w ogóle. Głos szczególnie, ona ma taki... inny od tych wszystkich, taki delikatny, jak potrafi to umieć. Wspaniała osoba, ciepła taka. No nie wiem, nie ma słów na wyrażenie. Agnieszka Babicz, artystka scen muzycznych, laureatka Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Anny German w Zielonej Górze, zaprezentowała wspomnieniowy koncert z repertuarem Anny German. Narratorem, swego rodzaju przewodnikiem była Beata Olga Kowalska, która czytanym i recytowanym słowem zaczerpniętym z poezji szymborskiej, poświatowskiej, tekstów Achmatowej oraz fragmentów wspomnień z podróży samej Anny German poprowadziła naszą Eurydykę przez burzliwe życie jako kobietę, matkę, żonę, kochankę. Z miłości do niego dokonujemy tych wszystkich cudów zręczności, dyplomacji, odwagi i poświęcenia. Dla niego zostajemy pilotem odrzutowca, jeśli on lubi bujać się i oglądać chmury w zbliżeniu. Dla niego udajemy z powodzeniem najgłupszą z istot, kurę domową, mimo że pasjonuje nas cybernetyk. Oczywiście to nie może być tak, że to jest jeden do jednego, że staramy się kogoś naśladować, bo to nie jest to możliwe, tak? Ponieważ Anna German była jedyna i niepowtarzalna, jedyną niepowtarzalną miała skalę głosu i wrażliwość, więc to jest zupełnie niemożliwe. Natomiast ja mogę powiedzieć jako osoba, która, ja śpiewam z Agnieszką jedną piosenkę, śpiewam jako duet. I ja cały czas to obserwuję, siedząc na tej scenie, ponieważ jestem jakby takim przewodnikiem publiczności państwa trochę po losie Anny German, trochę po losie każdej kobiety, tak, bo to jest taki... Tak można to nazwać, że jest to taka... Poznajemy kobietę z wszystkimi wadami, problemami, z naszymi różnymi niedogodnościami kobiecymi, tak? Więc to jest taka trochę podróż. Więc jak obserwuję Agnieszkę, która używa wszystkich barw kobiecości, całą paletę, no to myślę, że udało jej się zmierzyć z tym mitem, z tą legendą. Zresztą chyba też najlepszym odpowiedzią na to pytanie byłyby pewnie słowa męża pani Anny German, który był na naszym koncercie i się bardzo wzruszył i bardzo dziękował. I otworzył dla Agnieszki szafę Anny German do tej pory nieruszaną, tak, z jej kreacjami, więc to jest chyba najlepsza odpowiedź. Na miłości nigdy nie jest za późno. Pośród bogatego zbioru twórczości artystki wybrane zostały utwory najbardziej popularne i charakterystyczne. Nie brakowało takich utworów jak Bal u Posejdona, Zakwitnę różą czy Eurydyki tańczące, a na finał Człowieczy los w wykonaniu Anny German. Smutno jak ja, po gładkiej
stróżki